Aktywiści ekologiczni działający dla dobra wspólnego to są dla pana ekoterroryści czy może ekopatrioci? Ekoterroryści oczywiście. Co to jest dobro wspólne? Jak ja widzę ekologów, którzy robią co mogą, żeby ziemia nie była zielona, no to przepraszam, ale coś nie jest w porządku. Robią co mogą, żeby ziemia nie była zielona. Jak mam to rozumieć? No, w tej chwili ziemia się zieleni, bo jest cieplej, jest więcej dwutlenku węgla, a tego właśnie potrzebują rośliny do wzrostu. W tej chwili zazielenienie się ziemi wzrosło 15% przez ostatnie 10 lat. To jest właśnie efekt ocieplenia i większej liczby dwutlenku węgla. I to jest bardzo dobre, że tak jest. Ale to bardzo ciekawe, bo naukowcy mówią o deforestacji planety, o tym, że globalne ocieplenie jest jednym z naszych największych problemów. Zresztą nawet WHO zwraca na to uwagę. No pan w tej chwili mnie bardzo zaskoczył. Oprócz, proszę pana, tych lasów tropikalnych istnieje jeszcze szczypiorek. Otóż ja mówię, że... I rzeżucha. I zieleni w tej chwili jest na ziemi więcej, przynajmniej tak czytałem sprawozdania odpowiednich instytucji ONZ-owskich. Zazielenienie ziemi zdecydowanie wzrosło, czego trudno się dziwić. Chciałem zwrócić uwagę, że jak było przed poprzednie globalne ocieplenie w okresie Jury, karbonu, to przecież zwracam uwagę, że ziemia była też straszliwie zazieleniona i z tych zielonych roślin powstał dzisiejszy węgielek, nie? Prawda? Więc pytanie, skąd się wziął ten węgiel? Z dwutlenku węgla, który był wtedy w powietrzu, roślinki go zaabsorbowały i złożyły grzecznie do ziemi. No tak, ale zapewne zdaje pan sobie z tego sprawę, że wówczas warunki na ziemi panowały takie, a nie inne i to życie na ziemi nie było aż tak dobrze rozwinięte, jak w tej chwili, nie rozwijało się. No, człowieka nie było. No, nie było i jak widać globalne ocieplenie było większe niż teraz, w związku z czym nie ma co się przyjmować tym, co robi teraz człowiek. Mrówki wydalają do atmosfery więcej tlenku węgla niż człowiek, więc o czym my mówimy. Jak widać, nie przejmuje pan się globalnym ociepleniem, w porządku. Chciałbym zapytać o politykę. Ależ przejmuje się. Przejmuje się pan? Przejmuje się. No, widzę dyskusję w telewizji. Przez godzinę trwa dyskusja na temat globalnego ociepleniem. Strasznie zaleje nas to wszystko. Susza nastąpi potworna, zaleje nas. No same nieszczęścia będą. To się kończy. To jest pogadynka. Proszę państwa, mam dobrą wiadomość. Jutro będzie cieplej. I pan Janusz Korwin-Mikke cieszy się z tego powodu, że będzie cieplej. No dobrze, polityka kraju opierająca się w tej chwili na węglu i paliwach kopalnych. Czy to jest dobra polityka, słuszna droga? Polityka nie powinna się opierać na paliwach, tylko na złotówce. Tym trzeba palić, co jest najtańsze. No więc jeżeli tańszy będzie na przykład wiatr albo pływy oceanu, to trzeba robić elektrownie pływowe. Decyduje koszt po prostu i zwyczajnie. Unia Europejska bardzo nas gani za nasze zaniedbania w dziedzinie chociażby ochrony jakości powietrza i poprawy jakości powietrza. Mamy olbrzymie problemy, grożą nam kary. No nie dziwne, jesteśmy smogowiskiem Europy, jednym z największych smogowisk świata. 50 tysięcy naszych rodaków co roku umiera z powodu właśnie chorób związanych z niskiej jakości powietrzem. Gdzie jest odpowiedzialność polityków? Zdradzam tajemnicę. Ja nie wiem, czy pan może na tym skorzu to powiedzieć. Otóż 100% Polaków kiedyś umrze. Tak, ale umrze wcześniej czy później, tak? No teraz pytanie, kiedy? No to i tu właśnie do pana pytanie. Otóż środowiskiem, znaczy ludźmi, którzy najgłośniej krzyczą, że mają smog, są krakowiacy. Nie mam zajrzeć do statystyk. Mieszkańcy Krakowa żyją najdłużej w Polsce. Z czego wynika, że smog w Krakowie jest korzystny. Jak mówił Paracelsus, małe ilości trucizny są korzystne dla organizmu. Każda substancja jest w małych ilościach może być lekarstwem, dużej może być trucizną. Jak widać, Krakusi żyją bardzo długo, a więc ja w ogóle tego smogu w Krakowie nie widzę w ogóle. W Krakowie jestem bardzo często, w życiu nie widziałem smogu w Krakowie, w życiu. Natomiast widziałem smog w Londynie. Widziałem smog w Londynie, naprawdę to było imponujące. Smog to jest takie coś, że jest mieszanina mgły z dymem i to się wydaje, że można wziąć nożem i to pokroić, wie pan, tak oddychać tym jest ciężko. To było w latach tam, jak byłem pierwszy raz, to było na 70.
widziałem jeszcze smog w Gdyni, prawdziwy smog. Od tego czasu smogu nie ma nigdzie w Europie praktycznie, a już na pewno nie ma go w Polsce. Można powiedzieć o zanieczyszczeniach powietrza, a nie o smogu, bo smogu musi być mgła. Jak nie ma mgły, to nie ma smogu. Zapraszam do Opola w dni smogowe. Zobaczy pan, jak wygląda smog. Dzisiaj jest piękna pogoda, tak? Jutro rano będę przejeżdżał przez Opole i zobaczę ten nasz smog. Wie pan, widziałem, znaczy mgły to w ogóle chyba nie macie o tej porze roku, ale widziałem, widziałem dym, taki błękitnawy dym w Pekinie. I nikt mi nie powie, że Polska jest najbardziej zanieczyszczonym miejscem w Europie, na świecie. Natomiast powtarzam jeszcze raz, z tego powodu Chiny wcale się źle nie rozwijają. Nie widzę, żeby ludzie uciekali z Pekinu do bardziej zielonych części Chin. Jeżeli ludzie chcą mieszkać tam, jak tutaj są palić, prawda? Mają prawo palić papierosy i umrzeć wcześniej. Tak samo mają prawo żyć w dymie i umrzeć wcześniej. To jest ich prawo. Jak się przenieśli do miasta, w którym jest smog, z miasta, gdzie nie było smogu, to wreszcie chcą żyć w tym smogu. I nie ma powodu, żeby układać podatkiem tych, co żyją bez smogu, na korzyść tych, co się przyprowadzili do miasta. A badał pan to zjawisko depopulacji miast, o którym w tej chwili coraz częściej się mówi, o tej depopulacji i emigracji z miast właśnie ze względu na niekorzystne warunki? Na razie nie widzę zjawiska depopulacji miast, tylko wręcz przeciwnie. Natomiast jeśli się zacznie, to bardzo dobrze. Już towarzysz Gomułka namawiał się, żeby deglomerować Warszawę i ludzie z miast wyrzucę. To bardzo dobrze, jak to nastąpi. Nic się nie stanie. Ludzie mają prawo mieszkać albo w mieście, gdzie jest ten smog, albo poza miastem. Aczkolwiek ja słyszę tezy, że ostatnio słyszałem, że na wsi jest większy smog niż załóżmy w Warszawie, ponieważ na wsi jest więcej pieców kaflowych i tak dalej, a w Warszawie nie. Także o smogu w ogóle się nie ucieknie. A w lesie jaki jest straszliwy smog, który pan jak mógł lecie. Harcerze ogniska palą. No dobrze, na chwilę ten temat zostawimy. Ja bym chciał zapytać o ruchy miejskie. Czy to jest dobra forma partycypacji społecznej w takim demokratycznym społeczeństwie? Nie. Po pierwsze, jestem wrogiem demokracji. Po drugie, jestem wrogiem zbiorowych działań, wolę jak działają jednostki, przedstawiają jakieś koncepcje. Bo te ruchy miejskie nie mają żadnej ideologii. Nie wiem, o co im chodzi. Nie ma żadnej wspólnej. Natomiast jestem przeciwny jeszcze jednej rzeczy, o której pan się nie pytał, ale ja odpowiem. Mianowicie temu 1% budżetu obywatelskiego, tak zwanym. To jest przedszkole marnotrawstwa. Bo w tym projekcie budżetu obywatelskiego nie ma jednej rzeczy. Żeby ten 1% o tyle zmniejszyć podatki. Albo jest druga opcja, za 1% zlikwidować to, co za 1% zrobiono rok wcześniej. To był idiotyzm. To się uczy ludzi, żeby wydać w przedszkole, żeby ludzie wydawali. Otóż to, na co cierpimy, to że się wydaje pieniądze na hipotekę, na kredyt, na ten. Ludzi trzeba uczyć oszczędności, a nie uczyć wydawania. A to jest szkoła marnotrawców. No dobrze, co będzie robił Janusz Korwin-Mikke na emeryturze? Nie przewiduję. Aczkolwiek w tej chwili z Unii dostaję emeryturę, tak. Znaczy mam dostawać, na razie jeszcze nie dostałem, ale obiecuję mi, że będę dostawał. Na razie jest dieta poselska, europoselska. Nie, po tego roku nie jestem obronny, już cipnąłem to w cholerę. Okay. Myśl globalnie, działaj lokalnie, czy na odwrót? Myśl lokalnie, działaj globalnie. Przepraszam bardzo, ale to jest za trudne dla mnie. Nie bardzo rozumiem, co pan przez takie skróty myślowe. Myśleć trzeba konkretnie, trzeba myśleć i globalnie, i lokalnie. Specjaliści są specjaliści od jednego myślenia, od drugiego. Nie widzę w tym sprzeczności, na pewno. No dobrze. Uważa się pan za patriotę? No, uważam za patriotę. Więc jak pan skomentuje dzisiaj zamach na nasze polskie dziedzictwo? Częścią tego dziedzictwa jest przecież Puszcza Białowieska, wpisana chociażby do dziedzictwa UNESCO. Chwileczkę jest również przekop Mierzei Wiślanej.
no, słynny Lex Szyszko. Jak pan skomentuje tego odstrzał dzików, właściwie masakra tych dzików i różne inne działania, no, przeciwko, wykroczenia przeciwko polskiej przyrodzie? Jak pan jako patriota się z tym zgadza? Tak, co do dzików, to ja mam dziki u siebie w Otwocku, w tym, specjalnie mi one nie przeszkadzają, także nie widzę potrzeby ingerencji w te sprawy. Być może w jakichś regionach jest ich za dużo, to jest odstrzał, prawda? Ja nie chcę tutaj się wdawać w te rzeczy. Druga sprawa, przekop mierzeni myślany, no, Greenpeace i w ogóle ekolodzy z reguły są opłacani przez Rosję, przez Gazprom, w związku z czym jak protestują przeciwko przekopowi mierzeni myślany, to oczywiście na zlecenie Rosji, która by chciała mieć monopol na wypływanie z mierzeni myślany na Morze Bałtyckie. Absolutnie jestem zdany, że Greenpeace to jest agentura rosyjska. Znaczy nie rosyjska, tylko Gazpromu podobnych jest opłacana przez te instytucje. Co pan jeszcze mówił o... Mówiłem jeszcze o Puszczy Białowieskiej. No chyba trudno tu powiedzieć, żeby Rosja miała jakiś straszny interes. Nie, w tej sprawie absolutnie nie ma żadnego interesu. Tylko jedno pytanie. Jest bardzo ciekawy problem. Jak ratować Puszczę? Bo jedni mówią tak, no... Ona ma być naturalna. No to jak ją kornik zerze, to zerze. 90% zerze, potem odrośnie na nowo, prawda? Tak jak było kiedyś. Puszcza Białowieska rosła, jak nie było człowieka. Nikt nie ratował przed kornikiem. Jakoś, nie wiem, nie, tam druga szkoła myślenia jest inna. Żeby puszcza ocalała, trzeba przed tym kornikiem uratować. Nie wiem, jakie stanowisko mają tutaj ekolodzy. Ja jestem raczej po stronie, żeby nie ratować przed kornikiem. Jestem przekonany, że puszcza sobie da radę bez pomocy człowieka, jak dawała sobie radę przez dziesiątki tysięcy lat, ale cholera wie, no. Nie, akurat nie jest to problem, który specjalnie mnie przejmował. Jak słusznie powiedział Ronald Reagan, kiedy mówiono, że coś grozi sekwoją, że kto widział jedną sekwoję, to jakby widział je wszystkie. Także najwyżej się dziki przeniosą i żubry przeniosą się do ogródków działkowych, prawda, okolicznych i tyle. Natomiast, nie, ale poważnie mówiąc, to jest poważny problem teoretyczny, jak podejść do Puszczy Białowieskiej. Pan jeszcze jedno czwarte pytanie zadał, nie pamiętam jakie. Dziki, Białowieską? Ja też mówiłem. Mierzeja to jest wyczyn, nie ma oczywiście najmniejszego, nic się nie stanie, jak się przekopie Mierzeje, ślimaki słonowodne zamienią się na słodkowodne i odwrotnie gdzieś tam i nic się kompletnie nie stanie. Natomiast co jest ciekawe, to dlaczego PiS to robi? PiS to robi dlatego, żeby się nakraść. Chcę przypomnieć, że metr przekopu na Mierzei kosztuje, o ile pamiętam, 100 razy więcej niż płacą szejkowie arabscy za przekop z Katar, bo oni w tej chwili przekopują Katar, żeby się oddzielić od tego szybkochydnego syjskiego państwa. I o kilometr od granicy Kataru odcinają półwysep katarski od Półwyspu Arabskiego. No i tam liczą sobie za przekop, bo tam 100 razy taniej niż u nas. Wiecie, jak będzie nakradność na tym przekopie, aż przyjemnie patrzeć, ile ci ludzie zarobią na to. Czyli przekop też nie? Nie, ja jestem za przekopem, tylko że zrobić to z przetargu i na pewno byłoby to parę razy taniej. Ja absolutnie nie jestem przeciwko zmianom, bo wie pan, przeroda się dopasowuje do każdej zmiany praktycznie. Nie? Widziałem, byłem w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, widziałem wrzaski ekologów, jakim jest zniszczeniem Los Angeles, które to miasto odprowadza ścieki taką ogromną rurą, która idzie tam 4 mile w głąb morza. To strasznie niszczy, proszę pana, zrobiono badania. Takiej obfitości fauny, jaka jest przy ujściu tej rury, nie ma nigdzie w okolicy. Cała masa rozmaitych żywych stworzeń żyje właśnie z tego, co tam ten Los Angeles z siebie wypluwa. Także przyroda się dopasuje, nie się pan nie martwi. Jednak jeśli chodzi o ścieki, mówi się, że Bałtyk umiera i w przeciągu 30 lat będzie zupełnie martwy. Są tam już olbrzymie martwe strefy. To jest duża groźba i dobrze byłoby przekopać
przekopać się przez Zatokę Błotnicką i wyjść w drugie miejsce, żeby przez Bałtyk był przepływ nie tylko z jednej strony, ale żeby można było wyjść w drugą stronę. Taki dobry przekup być może ocaliłby Bałtyk. No, dosyć kosztowne i odważne przedsięwzięcie. Sowieci Biłomor-kanał zrobili. No, ja zgodzę się z panem, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską. Faktycznie pan chce zostawić Puszczę Białowieską samą sobie. Przyroda sobie poradzi. Nie jestem specjalnie tutaj zdecydowany w tej sprawie, bo uważam, że to jest ciekawy problem teoretyczny. Czyli specjalnie pan tak trochę poniekąd chce być kontrowersyjny w sprawach ekologicznych, czy faktycznie chce pan... W sprawie Puszczy Białowieskiej nie jestem szczególnie przekonany ani po jednej, ani po drugiej stronie. Obie strony mają tutaj poważne argumenty. No dobrze, dziękuję panu bardzo za rozmowę.